Cześć, witajcie, z tej strony Husiek, witajcie w kolejnym odcinku City Skylines. Słuchajcie, no cóż, dalej mamy tutaj, można powiedzieć, największy wzrost na strefę mieszkaniową. My w tą strefę mieszkaniową na razie, słuchajcie, będziemy mocno, mocno szli. Handel, spoko, poczeka. Tutaj też, ponieważ, tak jak mówię, strefa mieszkaniowa, przede wszystkim z modem real time, daje nam, wiecie, money. A im więcej money, to tym lepiej dla naszego miasta i przede wszystkim lepiej dla naszego budżetu. Dobrze, słuchajcie, zrobimy sobie tutaj tak. Okej. Okay. Nie wiem, czy ja tutaj ogólnikowo później nie polecę jeszcze w tym kierunku. No właśnie, tylko pasowałoby mi... Tak mniej więcej można by tak zrobić. O, czy ja? Tak, myślałem, że to zrobiłem. Co możemy tutaj? Okej. Chociaż... Nie. Bo bardzo możliwe, że tutaj zrobimy sobie jeszcze jeden zjazd z autostrady, nie? To wtedy dobrze by było, żeby tutaj była aleja, nie? Oho. Dobrze. Z buspasami? Mogłoby być, słuchajcie, mogły być buspasy, ponieważ tutaj później byśmy puścili autobusy i pewnie autobus mógłby tutaj sobie też zjeżdżać. Dobrze, to okej, niech będzie. Zainwestujemy od razu. Wiem, że trochę tutaj nam się mieszkania zruszają, ale to jeszcze nie problem. Dobra, naprawimy teraz tą strefę. Okej. Tutaj jeśli coś uszkodziłem, to też. Okej. To jest ścieżka rowerowa. Okej. Okej. Wcale nie musi jakoś mega prosto, nie? Dobra. Moment. Chodniczki będziemy mieć tutaj chyba. Yep. Parkowa? Nie, zwykły chodniczek. Okej. Znaczy, byśmy tutaj... Nie. Tutaj fajnie pasowało to. Molo. Mamy w ogóle coś takiego jak molo? Nie. Ale było coś podobnego, tylko takie, czekajcie, to było... O, właśnie. Pomost wędkarski, właśnie. Aha, na poboczu drogi, o serio. Ale shit. Tu bym mógł powstać. Wow, zobaczcie, to się...
Dodajmy tylko mole, już im się tak polepszyło. Tutaj możemy coś dodać, spokojnie, co mamy co? Centrum wędkarstwa, skutery, marina, restauracja, boisko, środek jest dziecki, ale ta... To by nie było głupie. Okej. I jak już tu jesteśmy, taki skatepark. Czemu by nie? This is your host, Katie Calloway, and it's time for us to read another letter from our listeners. This one is from Harry. Okay, dobrze. Thank you for the complimentary listener appreciation. Tutaj, wiadomo, jakiś zjazd pójdzie z autostrady, jak najbardziej. Jakiś taki nieduży, ale bo nieduży, ale jednak. Dobra, na razie tyle. Następnie weźmiemy sobie tą drogę. Okej, i teraz tak. Podzielilibyśmy to na... Może nawet tutaj. Okej. Że będzie git i teraz co mi pasowałoby nam tak. Odciąć ten kawałek i odciąć ten kawałek, ale to tylko tymczasowo. Ponieważ tutaj wybudowałbym jakieś małe rondo. Nie wiem, 50. Mogło być, tylko my od razu weźmiemy sobie tego typu drogę. W sumie tu z buspasami bym mógł, przecież mamy tutaj buspasa. Więc tą drogę. Dobrze. Okej. Okej. Ale brakuje mi tych takich dróg, ale żeby tam był buspas. Bo tu mamy... Właśnie, taka lipa trochę. O, coś takiego. Aha, ale to jest jednokierunkowa, kurde. No właśnie. Czemu te drogi są bez... Shit. Jakbyśmy zrobili... Jakbyśmy zrobili wtedy... To też chyba będzie nie za dobre rozwiązanie. Puścili osobno te. O czym się zastanawiam, tylko nie wiem, czy to będzie wykonalne. Musiałby ten buspas sobie wjeżdżać tu. Wtedy się wszczepiać tutaj, ale to też bez sensu. Kurczę, no. Te drogi są wręcz idealne tak naprawdę, tylko właśnie brakuje mi tutaj tych buspasów. No. No dobra, ja spróbuję później sobie rozgryźć, co to jest za... Co to jest za droga i zobaczę, może jakiś jest zamiennik albo co? Albo jakaś aktualizacja, chociaż aktualizacje się robią same tutaj, więc
raczej na to akurat bym nie liczył. Żeby tu było... Okej. Okay. Chociaż tu... Mm-hmm. O, teraz perfekt. Co tutaj? Sponiewierało mnie trochę. W sumie ten ścieżkę rowerową tutaj zrobimy nieco inaczej. On sobie śmiga tu. Idealnie. Tu kolejna. Dobra. Okej. Skateparku jak najbardziej. Przecież kunia rowerowa. A w sumie to można by... ...łączyć do tej. Okej. Okay. Jeszcze tą drogę byśmy też upgrade'owali. Okej. Tutaj możemy jeszcze wody. Dobra. Więc skoro tak bardzo chcą mieszkania, to jak najbardziej. Year, Horse Economy 3 smashed PC sales records and took the industry by storm. Now the hit Equine okay. Simulator has a new expansion that delves into the sobotę. Real estate. Co? Sobota 23:30 i jest jasno? Co my tu nie mamy w rozgrywce nocy włączonej? Cykl dobowy, po prostu. Can you work your way from lowly... Tak ma być. Więc przyspieszymy sobie teraz czas. Ogólnie noc chyba ma być... real time. Czas. Miasto budzi się, miasto idzie spać. Okej, okay, koniec, proszę o rozpoczęcie narzędzia eventy. Opływ czasu noc. Jak najbardziej na szybkość. Tak, noc ogólnie będzie takich długości chyba praktycznie jak normalnie, bym powiedział. Może ciutkę wolniej, ale niewiele. Ale noc musi być, słuchajcie, bo jednak w nocy to miasto troszeczkę, tak wiecie, no... idzie spać i tak dalej, nie? Popatrzcie na te wszystkie domy tutaj, które są teraz, jak już jest noc. To oni praktycznie są wyłączeni, oni idą spać. W budynkach gaśnie światło i tak dalej, nie? Nie ma czegoś takiego, że w nocy, chociaż... O, widzicie to? Tak, wyłącz w nocy światło budynku. Budynki mieszkalne wyłączają światło, kiedy mieszkańcy śpią, a pozostałe budynki i parki, kiedy nikt nie pracuje. No. Dokładnie.
Czyli tak na przykład teraz gdzie szkoła na przykład jest. Jest bez światła, nie świeci się w niej światło, bo nikogo tam zwyczajnie nie ma. A tak to normalnie byłaby oświetlona. Tutaj w sklepach no latarnie się świecą, ale sklepy również są off. Jakieś tam witryny i tak dalej, nie? A reszta ciemnica. Tutaj latarnie, ale sklepy też poza witrynami off. Tutaj chyba pracują nawet. Bo się świeci w środku, ale niektóre sklepy są powyłączone, widzicie tak tu. Tu się świeci, czyli pracują, ale tu już nie pracują w tym obok i się już ten nie świeci. To jest dobre, to jest dobre. I zaraz piękny wschód słońca już mamy, yeah! Dobra, możemy sobie przestawić na ten. I zaraz nam się tu już powinni powoli rozświetlać. Znaczy sobie tutaj światło zgasną miasta, ale... Dobra, i dalej mamy, słuchajcie, jakby nie patrzeć, mega napływ na mieszkania. No muszę stwierdzić, że w sumie nie ma takich dużych korków, jakby nie patrzeć. No rano, dobra, rano powinny być troszeczkę większe, bo co po niektórzy jadą do pracy. Ale dalej 86, nieźle. Co po niektórzy jadą do pracy. I widzę tutaj bardzo dużo osób jednak wybiera tą drogę, bo jadą tu do pracy. Jak na niedzielę, no to w niedzielę powiem wam tak. W niedzielę dużo ludzi pracuje. No tutaj, co prawda chyba nie ma takiego przepisu tutaj w strefie, żeby, chyba że... Parki? Nie, chyba nie ma. Akurat nie ma, ale gdzieś widziałem kiedyś taki mod, który dawał nam jeszcze możliwość, to chyba był jakiś addon do tego real-time'u, że mogliśmy wybrać strefę, na przykład czy to przemysłową, czy to handlową, gdzie po prostu mogliśmy w tej strefie nakazać, bądź też zakazać pracy w weekendy, czyli dana strefa, puf, przychodzi weekend, puf, wszyscy są na wolnym, nie? Ale tutaj nie moglibyśmy sobie na to pozwolić, żeby obecnie nam, powiedzmy, nam te strefy no nie pracowały, no bo po prostu wiecie, kasa. Ale tutaj w sumie ta strefa nawet coś tam się rozrosła, coś tu ruszyło. Mi się wydaje, że od tego momentu, jak tutaj zrobiliśmy ten połączenie, to i tutaj więcej ludzi chętniej dojeżdża. Chociaż też miałem, jakby nie patrzę, przybyło nam mieszkańców, więc no. Ale tutaj widzę, że oni chcą... Policję, bo coś tutaj się okradają. Halo. Stawimy sobie taki mały posteruneczek tutaj na rogu gdzieś. Nie ma takiego okradania. Halo. Tutaj w tej strefie pasowałaby też straż pożarna. Inwestujemy, bo ropa, wiadomo, lubi się palić, to lepiej zaryzykować i, znaczy mniej ryzykować, a jednak mimo wszystko mieć ten bezpieczeństwo. Postawimy też tutaj, żeby
w razie jakiegoś L4 czy coś, nie? To niech mają to jeszcze taką lecznicze. Mają wszystko. Policję. Samowystarczalna strefa. Ale w sumie, mówię, w sumie. Jakbyśmy tutaj jeszcze poszli w tym kierunku. Ciekawe, czy by się tu na razie wybudowali, czy tak nie za bardzo. Czy niechętnie będą. Zobaczymy. Ale no, muszę powiedzieć, że ta sterwka troszeczkę odżyła. Także jest spoko. Jeśli odżyła, to podatek... Tak, 11%, tym też już zwiększymy na 9. Handlówka niech zostaje na razie na 1, na 10. No tak, widać, że niedziela i firmy, które budują, nie pracują, a jeśli pracują, to bardzo powoli, zresztą co też widać tutaj. No. To jest właśnie ten plus tego modu, nie? Że jednak jest powoli. Muszę przyznać, że całkiem fajnie te drogi wyglądają. Są te bus pasy od razu. Dobra. Jak już tu jesteśmy, to jeszcze wyłączymy tak. Przejścia dla pieszych. Okej. Dobra. Może być. Tu jest ok. Dobra, tutaj damy jeszcze tutaj na tym pasie zakaz ciężarówek i samochodów. Pomiędzy dwoma skrzyżowaniami, także ciężarówki i samochody. Ciężarówki, samochody. Ciężarówki, samochody. Ciężarówki, samochody. Dokładnie. Ciężarówki, samochody. Dokładnie. Okej, ciężarówki, samochody. Ciężarówki, samochody. I tutaj to samo. Ciężarówki, samochody. Ciężarówki, samochody. I tutaj to samo. Ciężarówki, samochody, samochody, ciężarówki. Dobra. Tak. 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 Zrobimy tak. No kurde, popindalali. Dobra, tutaj zrobimy tak.
Bring the whole family to at the old grain mill, old-fashioned family restaurant. At the old grain mill always has the best service and the best home-style meals in town. We'll make sure you always leave at the old grain mill with a smile and a full belly. Now, be sure that you come down to at the old grain mill, old-fashioned family restaurant. Okay. And not the abandoned grain facility. Jeszcze stąd. It's not safe for visitors and poses serious risks to anyone who dares enter that old building. Forced to close down years ago, we ordered our sign and uniforms before we learned of the existence of that danger. No fajnie, widzę, że sobie też te śmieciarki jeżdżą tymi pasami i zarąbi się to. To jest fajne. Dobra, i tutaj tak samo chyba musimy zmienić właśnie. Samochody, ciężarówki, samochody, ciężarówki. Hi, this is your host, Katie Calloway, and it's time for us to read another letter from our listeners. This one is from Harry. Thank you for the complimentary listener appreciation t-shirt. It's too small for me, but it's perfect for my dolly. Samochody, ciężarówki, samochody, ciężarówki. You must be quite big, and your dolly is regular size. Or maybe Dolly is your daughter or something, I don't know. We're really glad you appreciate it. You and no i to jest akurat tutaj bardzo dobre. It's good there in close. Kurde, mega się spadł ten bodzik. Aha, dobra, bo tutaj mamy tak. Aha, dobra, oni sobie zjeżdżają tutaj, jeżeli tutaj. Okej. Na tyle możemy pozwolić. Ale muszę przyznać, że jeżeli faktycznie pobawimy się tym modem i powyznaczamy, gdzie oni mogą jeździć, a gdzie nie, to muszę przyznać, że to daje radę. Tak samo jak tu się sprawdzają, tu. Gdzie nie zawsze tak są takie malutkie dróżki, no to wiadomo, że tam możemy zostawić ten lewoskręt, czy tam prawoskręt, zależy w którym kierunku chcą jechać, nie? Do takich malutkich to i tak nie generuje jakichś korków dużych, to można to przymknąć oko, jeśli by tam jakiś samochód się pojawił, ale raczej się nie pojawi. Z prostej przyczyny. Czekajcie, bo jak tutaj mamy prawoskręt, to oni w zasadzie nie mogą raczej tutaj skręcić, nie? Bo jeżeli samochód osobowy, ciężarówka mają zakaz jazdy po tym, to jeżeli muszą jechać po tych, to nie mogą skręcić tu na przykład, nie? Więc pasowałoby wtedy dać im tą możliwość. Dać im tutaj jeszcze, nie? I tak samo. Jesteśmy tu, czyli na pasie numer 2, żeby skręcić sobie tu. Tak mi się wydaje. I widzicie, tak jest tutaj, nie? Cyk. Tu mogą skręcać, okej. Tu dają radę, to jest najmniejszy, znaczy największy problem jest na takich właśnie mniejszych skrzyżowaniach. Tak jak tu też, żeby tutaj mogli sobie skręcić. I tu. Nie wiem, czy oni to ignorują, czy nie, jeśli tak jest. Okej. Na przykład byśmy teraz dali połączenie tych. No właśnie. A stąd. Mogę jechać tu.
sorry. Są pojadą nie tu, tylko tu. Stąd mogą jechać też tu, nie? Okej. Stąd tak samo mogą jechać tu. No i teraz jest chyba Gites. Co mogą skręcić? Tu mogą w każdym kierunku jechać. Tu tak samo i tu tak samo. Pach, pach, pach. Okej, jest Gites. Czekajcie, bo jak tutaj jedzie na wprost tylko, to tutaj w sumie... No dobrze, dobrze jest. A tu ma do tego, dobra. Jest git. Chociaż nie, czekaj. Jeszcze stąd mogę skręcić tu. Dobra. Teraz będzie gitę, słuchajcie. Okej. Okay. Co więcej rondów mieszkalnych? A co, już się tu zabudowali? Czy tu się jeszcze nie zabudowali? Już miał czoło miejsca, tu się jeszcze nie zabudowało wszystko. Dobra. O, jaka tu jest działeczka. Cak. Ta działka myślę, że bardzo szybko powinna pójść. Chyba będę musiał zostawić tak w któryś sobie dzień, na jakieś 2-3 godzinki tą grę. Taką po prostu odpaloną, żeby oni się po prostu podbudowali, nie? Bo bez tego real-time'a, no to w zasadzie, wiecie, szybko się budują i wszystko szybko, a z real-time'em troszeczkę wolniej, ale też fajniej, nie? No. No i tutaj do ronda. Właśnie, tutaj mieliśmy takie dawniej, czy były dawniej, gdzieś tu są. Takie dekory do ronda. Ale gdzie to było? Zabijcie mnie, ale nie pamiętam. Czy to nie było gdzieś w parkach? O właśnie. Ona jest chyba w Kijowie, ta. Nie? To mi się coś wydaje, że to chyba w Kijowie jest. Ale to chyba będzie takie bardziej modernistyczne, fajnie wygląda. Niech będzie. Dobra, i tu by jeszcze pasowało, słuchajcie, światło. Light. O. Light. Fast fade, slow fade, a ja będę o static. Steady, właśnie, steady. Tylko w okręgu. Będzie okręg? Yep. Zdajemy, że... Tu jest środek. But that's fine too. We are in a no judgment zone here, folks. Now let's hear some more uplifting music. Okej. No co ma tak wygląda dziwnie trochę. Ale w nocy będzie fajnie. Dobra, i dałem tutaj jeszcze jakichś takich krzoczków.
Kurr efekt. Mogę to troszeczkę odwrotnie zrobić, że to na zewnątrz, a światło na tym, nie? Tak też zrobimy, tylko muszę znowu teraz. Dobra, światła. Też niebieskie już mamy, może czerwone? Albo takie. Kiczowne trochę. Czerwone. Czemu to tak dziwnie niszczy? Kurde no. Żółte, o właśnie, żółte. Niech będzie żółte. No niech będzie. Steady. Okej, a mogę też to co na przykład co 10 metrów teoretycznie. Nawet więcej. Czy git. I narąbię wtedy tych światów nie wiadomo ile. Dobra. No i myślę, że jak będzie po prostu noc, to coś się fajnie podświetli. Jednocześnie podświetlam ten te haszczoki i będzie gitas. Dokładnie. Jest fajnie. No dobra, słuchajcie. To cóż, kończymy tutaj. Co prawda w tych odcinkach teraz, jak widzicie, mamy ten mod real time. Będzie się działo niewiele, znaczy będzie się działo wolniej, ale myślę, że to w niczym nie przeszkadza. Powoli też zyskujemy mieszkańców, mamy już 7 tysięcy. Powoli oczywiście mamy dalej zainteresowanie gruntami na mieszkania. No i przede wszystkim jest na razie niedziela, więc w niedzielę wiadomo, większość miejsc nie pracuje. Pracownicy też no, są nieco ospali, że tak powiem. Dobrze, widzimy się słuchajcie w środę. Dzięki wam dzisiaj za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się, na razie i hej, hej!